pytasz o kontuzję. Wiesz co, to też były takie czasy, że jak boli, to musisz walczyć ze sobą, z własnymi słabościami. No, ale nieraz są takie kontuzje, że wykluczają piłkarza totalnie. Ale ja widzę dzisiaj, o Jezu, trenerze, no nie mogę, mam nóżkę. Dobra, no to nie wiem, no to jedź do lekarza. Po lekarzu jedź na wakacje, odpocznij. No to co powiesz takiemu? No tak. On nie chce trenować. To jest jasne dla mnie, on nie chce trenować. On ucieka od treningu, on pierwszy jest pod prysznicem i on pierwszy już jest w domu, nie? Czy gdzieś tam. To trzeba takiego, wiesz, odsunąć, odłączyć od drużyny, bo... Bo on będzie też negatywnie wpływał na całą drużynę. Dokładnie tak, no dlatego ty się pytasz o kontuzję. Ja nie miałem kontuzji, a nawet jak miałem, to biegałem, to chodziłem, to byłem tam, bo chciałem być piłkarzem. Od lat. Można powiedzieć od lat, codziennie, po dwa razy dziennie. To jest przepaść. Ja nigdy nie dogonię ich, nigdy nie będę z nimi walczył na takim poważnym poziomie. Ja mogę się bawić w te frikowe walki z jakimiś tymi oczywiście gadaczami. No tak, oczywiście. Co dużo krzyczą, że tam zabiją, czy coś tam zrobią. No może nie zabiją, bo to brzydkie słowo, ale że tam zrobią i się wyzywają. Zmierzam do tego, no wybaczam im, jakby tam chcą być znani, im jest... Tak jak ten kolega z Częstochowy, który jest, uważa, że jest... A to też ci dokuczał? Nie, ale on uważa, że jest pięściarzem. No ja mówię, że on koło pięściarza, to on stał tylko kiedyś tam, dawno temu. Nic nie potrafi, ma kanał na YouTubie i szczeka do wszystkich. On żyje z tego, że obraża ludzi, a poprzez to jest popularny. No i przez to też ma inne stawki i tutaj, niż zwykły taki zawodnik. No, bardzo tak? Duże stawki. Najprawdopodobniej nie znam oczywiście stawek. Też nie znam, niech ma. Tylko dziwi mnie właśnie jakby podejście społeczeństwa, bo ja to bym takich ludzi wykluczał. Dla mnie w drużynie, jak na przykład w drużynie mam wielu zawodników, jeden krzyczy, a nie gra, to ja go nie chcę. On do walki to nie ma nic, nie ma głowy, nie ma, jak to się mówi, cojones. Przyjąłbyś z nim walkę? Proszę cię, to chyba byłoby szybko trwała. Darolew był tam raz na treningach, trenowałem z nim, ten słynny taki, co tak, krzyczy, tak, ale Daro mnie złapał w momencie, kiedy ja byłem miesiąc, w ogóle trenowałem miesiąc, no teraz już troszkę więcej umiem, więc też myślę, żebym szybko sobie poradził z tymi chłopakami. Dzień dobry, nazywam się Wojciech Goduński, witam na moim kanale Kopalnia Sukcesu. Dziś moim gościem jest Piotr Świerczewski. Cześć Piotrku. Dziękuję Ci pięknie, że zgodziłeś się na wywiad. Dziękuję, ale patrzę na Twoje złoto. No, to wiesz, powodzi się. Talizman na apetyt. Powodzi się, zobacz. Tutaj nic nie ma. To wiesz, na komunię dostałem i tak muszę nosić to tak dzisiaj. No, także. To jak byłeś małym dzieckiem, to powiem Ci, że to chyba Cię ciążyło Ci na szyi. Cud, że nie jestem garbaty, wiesz. Ja od razu uprzedzę, że tak troszkę będę seplenił, ponieważ mam aparat założony na zębach. I troszkę septlenia, ale może nikt się nie skapnie. Całkiem prawidłowo słychać, także może spokojnie. Nikt się nie skapnie. Piotrek jest piłkarzem, jest byłym trenerem i jest zawodnikiem MMA. Oj, to za duże słowa. Piłkarzem byłem, trenerem chcę być i zawodnikiem MMA. Jednorazowa przygoda z tym MMA. Co prawda, tak sobie od czasu do czasu chodzę na treningi, ale widzę, że ta różnica, ta przepaść między chłopakami, którzy trenują od lat. Można powiedzieć od lat, codziennie, po dwa razy dziennie, to jest przepaść. Ja nigdy nie dogonię ich, nigdy nie będę z nimi walczył na takim poważnym poziomie. Ja mogę się bawić w te frikowe walki z jakimiś tymi oczywiście gadaczami. No tak, oczywiście. Co dużo krzyczą, że tam zabiją, czy coś tam zrobią. No może nie zabiją, bo to brzydkie słowo, ale że tam zrobią i się wyzywają. Ja właśnie, problem jest w tym, że ja nie należę do tych ludzi, którzy... lubi wyzywać, krzyczeć. Czyli raczej na spokojnie. Raczej kultura, na spokojnie, zawsze można się dogadać. Typowo sportowo. Sportowo. Chcemy walczyć, też trzeba dobrać. Wiesz, no nie będę nikogo obrażał, nie będę na rodzinę. To jest dla mnie tak płytkie, tak śmieszne, że nie nadaje się do tego. Oczywiście ja tam będą, też tak uważam. Będą wyzywać ten pseudo-sportowiec z Częstochowej. Nie wiem, jak się poprawnie. Częstochowy? Z Częstochowy. Poprawniej chyba. Pseudosportowiec, wiemy o kogo mówimy, tak, bo nie chcę go reklamować. No to wiadomo, chyba żyje z tego, że wyzywa ludzi, to jest bardzo śmieszne. Ale jest to też jakiś sposób. No to jest sposób. Na przyciągnięcie kasy. Tak, to prawda. Znalazł sobie taki sposób, że czym więcej wyzywa, tym więcej ma walk. A to nie jest sportowe, bo on do sportowców nikt go nie traktuje poważnie. Żaden sportowiec nie chce z nim przebywać, bo to jest taki śmieszny człowiek. No i tak ten Darolew, to jest fajny chłopak, ja poznałem tych kilku takich tych krzykaczy, Darolew, czy tam jest jeszcze jacyś inni, no to są krzykacze, którzy krzyczą, bo on jest lwem.
są takie śmieszne, wiesz, tak. Lwy. Ale posłuchaj, to jesteś tak całe życie związany ze sportem, tak? Sport od małego? Sport od dzieciaka? Tak, no właśnie, od małego. Chciałbym, żeby cię ludzie poznali jakby twoją historię jakby od początku. Jak to było? To znaczy... Jaki sport był pierwszy w twoim życiu? Czyli jesteś z takiej rodziny, która jakby propagowała sport u siebie? Nie wiem, tata uprawiał sport, mama uprawiała sport. Znaczy, może powiem tak, no wiadomo, że czasy się zmieniły. Jak państwo starsi będą oglądać ten program, to wiedzą dobrze, że kiedyś nie było komputerów, że nie przesiadywało się w domu, gdzieś tam grając, tylko jak się grało, to się grało w karty. Jak się coś robiło, rzucało, to rzucało się kamieniami. Jak się walczyło, to walczyło się w piaskownicy, powiedzmy, że wręcz. Ale to takie, wiesz, zapasy. Czyli przygotowanie już masz. To były sporty, które jakby dominowały, jak się jeździło na rowerze, wyścigi, bo był Tour de Pologne. Jak się patrzyło w telewizji, była ta nasza reprezentacja, to może duża część młodzieży chciało być piłkarzami. Ten sport aktywny, to nie był e-sport, to był sport aktywny. Każdy z nas próbował wszystkiego. Ci starsi wiedzą. Ja na przykład umiem grać prawie we wszystko. Nie boję się żadnych wyzwań. Nawet miałem wyzwanie skakanie do wody gdzieś tam z wieży wielometrowej. Skaczę do wody, lepiej czy gorzej, ale wpadam do tej wody. No tak, no twój taki podstawowy sport jest piłka, tak? Wszyscy umiemy jeździć. W tenisa jest umówiony na 15. W siatkówkę trzeba porąbać. Super, uwielbiam ten sport. Siatkówka, zwłaszcza ten beach soccer w piachu. Zarąbisty. W piłkę gram bardzo dużo. Oczywiście jestem zapraszany jako piłkarz, a nie jako siatkarz ani koszykarz, tylko jako piłkarz na wiele eventów, jako rozdanie nagród, jako atrakcja jakaś tam. I tym się jakby, taką dziedziną jakby zająłem się po tej karierze, że jestem zapraszany gdzieś tam. Na eventy jakieś, tak? Na eventy takie sportowe. To bardzo chętnie się pokazuje. Gramy w piłkę, opowiadam to, co właśnie chcesz zaraz usłyszeć. I, no i to jest takie życie po życiu, życie po skończeniu tego profesjonalnego sportu. No tak, ale jak trafiłeś do piłki nożnej? Rodzice cię zaczęli do jakiegoś klubu? W jakim wieku w ogóle zacząłeś grać? To było tak, marzenie, żebym był piłkarzem, to było marzenie mojego ojca, który chciał być piłkarzem, był piłkarzem trzecioligowym, a zawsze myślał, że był tym dobrym piłkarzem, że, żebyśmy grali tak jak on, bo jeszcze brata mam. Następnie mój brat osiągał sukcesy w Nowym Sączu, trafił do Wisły Kraków i w Wiśle ja też poznałem przez mojego brata wielu... Starszy jest brat? Starszy o 5 lat. I tam w takim, to nie akademik, nie wiem jak to się nazywało dokładnie, to jakieś tam miało swoją nazwę, mieszkali różni sportowcy, judocy, bokserzy. I tam człowiek poznał tych różnych ludzi, oczywiście piłkarze też. I ten mój brat trochę przetarł mi ten szlak piłkarza, mówiąc mi tak, rób tak, rób tak. Ja oczywiście, tak jak większość młodzieży, miałem wtedy marzenia. Moje marzenia polegały na tym, że chciałem być tym piłkarzem najlepszym. Oglądałem Bońka w telewizji, Buncola, Szarmacha i innych. Chciałem być piłkarzem i nie było tak pięknych boisk jak teraz, Orliki, no tak. Trawka, tylko był beton. Jak się w ślizg robiło, to się miało zdarte boki, jak się przewróciło, to łokcie poździerane i wszystko było twarde. I to nie jest sport dla twardzieli, może piłka nożna czy inne sporty, ale warunki sportowe, jakie w tych naszych czasach były bardzo trudne. I one jakby rodziły i kreowały też nowych sportowców, twardych, silnych, nieustępliwych, dobrze odżywiających się, no bo też była ta inna odżywianie. Tak. Czasy się też zmieniły diametralnie. No i miałem marzenie. Marzeniem moim było być sportowcem. Ten brat pokazywał mi, wyznaczał drogę, aż w końcu się udało, że ja poprzez ten Nowy Sącz, potem trafiłem do GKS-a Katowice, do świetnej drużyny. Teraz akurat w sobotę mamy zaproszenie po 30 latach, kiedy rozgrywał się finał Pucharu Polski GKS Katowice Ruch Chorzów. A w tą sobotę jest mecz GKS Katowice Ruch Chorzów i została zaproszona cała drużyna na takie spotkanie po 30 latach. Old boye tacy. Tak, nie będziemy grać, ale będziemy gdzieś tam się spotkamy się i to jest fajna inicjatywa. Zmierzam do tego, że trafiłem do dobrej drużyny. Drużyny, która miała wielu reprezentantów Polski, która też ci chłopacy mi jakby pokazywali, co robić, jak robić. Ale pamiętajmy zawsze, że to nie, że ja ci pokażę, bo jak ty nie chcesz, to nawet jak ci pokażę, to nie zrobisz tego. No ale wiesz, też umówmy się, że wiesz, tysiące dzieciaków chciałoby grać w piłkę na tym poziomie, trzeba co ty być, grałeś. Trzeba nie być każdemu się udaje. Uparty, cierpliwy, twardy, mam tu na myśli warunki pogodowe. No my żyjemy w kraju, w którym zima to jest zima, jesień jest deszczowa,
wiosna nie jest najpiękniejsza, albo jest piękna, ale na boisku nie jest najpiękniejsza, jak grząskie boiska. I w tych naszych czasach to był sport dla ludzi, którzy chcą być piłkarzami, a no bo w dzisiejszych czasach to połowa tych dzieci albo rodziców nie zapisałaby na piłkę, bo deszcz pada, bo zimno, bo nie ma dachu, bo nie ma różnych rzeczy. Ja oczywiście nie narzekam, bo cały świat się zmienia, idziemy z postępem technologicznym i dzisiaj mamy telefony, różne rzeczy, wtedy to się... Tylko ja nie wiem, jak to było, że kiedyś się umawialiśmy i nikt się nie spóźnił, wszyscy byli, ale ja jakby znam odpowiedź chyba na to powiedzmy pytanie. Jest taka, że dzisiaj znamy o wiele więcej ludzi i dzisiaj te odległości, które są, wtedy jakby umawialiśmy się z przyjaciółmi z trzech ulic, z trzech ulic, a dzisiaj się umawiamy z kolegą z Krakowa. Tak. I wtedy byłoby to niemożliwe, trzeba napisać list, on by odpowiedział, iść do sąsiada, który ma telefon, umówić, bo to nie każdy miał telefon, umówić się gdzieś tam i się nie spóźnić, bo to wtedy było, jak się czekało, to się też czekało, no ale no i to jest chyba ta odpowiedź, że technologia to wszystko wyprzedziło już jakby no te nasze stare czasy, albo mówimy o piłce. I wtedy właśnie w Katowicach też trenowaliśmy w bardzo trudnych warunkach. Ja pamiętam tego naszego Furino, na niego mówili, nie pamiętam imienia, ale Furino był naszym gospodarzem. Ja przyszedłem, chciałem dresik dostać, nie? Furino mi dał cały podziurawiony, łata czerwona, łata niebieska, bo to wiesz, zdarte to wszystko. Ja mówię, Furino, sprzęt nie gra, sprzęt to jest tylko dodatek, żeby ci było ciepło, a on nie gra, gra twoja głowa, twoja chęć zrobienia wyniku. Krok po kroku zdobywałem, byłem w juniorach, w pierwszej drużynie, zauważono u mnie tą chęć walki na boisku, bo dzisiaj każdy myśli, że będziemy piłkarzami, będziemy pięknie grać. Dzisiaj jest walka, olbrzymia walka. Manchester City to są chłopaki, którzy grają w piłkę świetnie, ale walczą, żeby odebrać też tą piłkę. Organizacja gry, taktyka. Dzisiaj oczywiście jest też technologia, że możemy podglądać przeciwnika w tych byłych meczach, które oni rozgrywali. Analizuje się ruchy, analizować wszystko, na którą stronę co robi. Wtedy tak nie było. Wtedy to była tam jedna kamera i się rozgrywało. Ale oczywiście nie wracajmy do tego, bo to były inne czasy. Dzisiaj mamy inne czasy, lepsze. Krok po kroku zdobywałem swoje umiejętności, jakby podnosiłem poprzeczkę swoich umiejętności, chęci i zapału. I zapału miałem mnóstwo. Ale przy okazji nauczyłem się grać w tenisa, w siatkówkę, bo się ludzi poznawało, gdzieś się poboksowało, z kolegą się poprzewracało. Człowiek jest silny, tylko trzeba chcieć. Tak jak a nie było tak, że klub ci mówi, uniemożliwiał w ogóle inny rodzaj sportu? Bo często jest tak, że w tej chwili zaczynasz jeszcze dawniej uprawiać sport profesjonalny i mówią, dobra, grasz w piłkę, nie możesz grać w tenisa, bo sobie kontuzję zaraz zrobisz. No tak, ale ja uważam tenis jako sport uzupełniający, ale dzisiaj zobacz, ktoś startuje na 60 metrów, to już na 100 metrów już prawie nie startuje. Tak. A na 200 metrów to już jest inna dyscyplina sportowa, prawda? W bieganiu. Tak. A kiedyś ci olimpijczycy to skakał w dal, biegał na 400 i jeszcze grał w reprezentacji w hokeja. No to racja, rzeczywiście. Dawno. Uniwersalni sportowcy byli bardziej. Tak, wszyscy. No dzisiaj oczywiście ten poziom i te rekordy są tak wyśrubowane, że to jest... praktycznie graniczy z cudem gdzieś tam takie rekordy i trzeba być stricte jakby dopasowany do danej dyscypliny. Nie można być, nie wiem, nie można być za gruby, bo gruby to zapasy czy tam jakieś podnoszenie ciężaru. A to też są kategorie wagowe. Nie można być za chudym, bo wtedy będzie za bardzo, wiesz, każdy musi pasować do swojego sportu. No ja dopasowany byłem gdzieś tam do tej piłki, potem dostałem powołanie. Ile lat grałeś zawodowo? Zawodowo, no mogę powiedzieć, że już od 16 roku życia już miałem ten kontrakt zawodowy, czyli praktycznie do 30 tam, no niech będzie 6, żeby to łatwo policzyć, czyli 20 lat, bo tak seplenie, przepraszam. Nie, słucham. 20 lat gdzieś tam przy tej piłce byłem, od małego kontraktu do duży, a po dużym potem znowu mały. Jak miałeś 16 lat, dostałeś taki kontrakt, nie przewróciło się w głowie trochę, kurde, od kasy? Nie. Bo to duże pieniądze się od razu też zaczęły pewnie, tak? Ale na szczęście to były też inne czasy, już nie było takich tego wszystkiego, co jest dzisiaj, nie było, wiesz, tych sklepów motopolowych nocnych, tylko były tak zwane meliny, a też gdzieś tam słyszałem, kolega mi opowiadał. Alkohol sprzedajemy od 13. No. Nie było narkotyków, nie było tyle tych klubów jakichś tam takich, wiesz, i tych, już nie mówię, tych tanecznych klubów takich. Tak. Wiesz, te
też były jakieś. Też były jakieś zabawy, dyskoteki, też na pewno rzeczy. Były. Tak były, ale nie tak jak teraz. Teraz jest naprawdę trudniej, nie? Myślę, sportowcom jest trudniej. Choć z jednej strony łatwiej, a z drugiej strony trudniej. Mhm. Także biorąc pod uwagę te dwie rzeczy, to bym powiedział, że chyba sportowcom jest być trudniej. Mhm. No moim zdaniem dzisiaj sportowcy muszą być ułożeni co do minuty. Odpowiednia tak. dieta, odpowiedni dlatego masaż, wydaje, odpowiednie, wiesz. Dlatego mi się wydaje, że ten, co biegnie na 60, nie pobiegnie już na 100, a na 200 to inna dyscyplina, bo już musi być w tej dyscyplinie tak ułożony, że on tylko mięśnie czworogłowe, dynamikę trenuje i na tym beztlenie biegnie i to jest tylko to. Dlatego też piłkarz, też ta selekcja tych piłkarzy, ja widzę, dużo z młodzieżą też pracuję, to też widzę, że jest bardzo zła. U nas nie mamy trenerów. Jest katastrofa z trenerami. Każdy się zna, każdy wie, a jest katastrofa. Nie a mają, czemu też te trenerzy tak się pojęcia. Szybko zmieniają? No bo ja rozumiem, dobra, szkoła wchodzi nowy trener, ja nawet nie chcę porażka iść szkoły jakaś, trenerów. Nie chcę, mam niby UEFA, ale UEFA Pro to nie chcę iść, bo tam szybciej zdobędzie te całe dokumenty, szybciej zdobędzie człowiek po AWF-ie, który nie grał nigdy w piłkę, który nic nie czuje, on napisze poniedziałek to, wtorek to, on to wszystko napisze, konspekt aha. jest piękny ten konspekt, tylko on nie bierze pod uwagę, że jak we wtorek zawodnicy czują się zmęczeni, to w środę ja nie mogę z nimi ciężej trenować, a u nich jest tak, ta strona, w środę mamy zapieprzać, no to zapieprzają. Ja jestem inny. Ja nie mam, na drugi dzień, ja nie wiem, co ja mam powiedzieć. Ja się najpierw zapytam, jak się czujecie. Opowiem jakiś kawał, kogo co boli, żeby od nich wydobyć, bo oni powiedzą dobrze. Każdy ci powie, dobrze. Są różni piłkarze, inteligentni, mniej inteligentni. Dobrze. Nic cię nie boli? Dobrze. Jeden powie, drugi rozwinie się, powie, tak, trenerze, trochę dwójki, bo żeśmy coś tam, ten, jakby powie trzech, czterech piłkarzy, że jest coś nie tak, to znaczy, że popełniłem błąd w treningu, czyli ten konspekt już jest do kosza. Za mocno. I kolejny dzień już jest do kosza. Mhm. Ja tego nie piszę. Dla mnie to jest słabe, jak ktoś mówi, przygotujmy plan, napiszmy go. Chyba, że wychodzimy z założenia, że plan jest po to, żeby go zmienić. Tak, nie no. No to jeżeli tak, to wtedy będę dobrym trenerem. Dlatego się tak trochę pcham do tego, a trochę się nie pcham, bo u nas w Polsce jest, w tej naszej Polsce jest tak, że jak masz papiery, to cię biorą. Dziwne jest to, że na przykład w restauracji czasem tym kucharzem nie jest kucharz po szkole gastronomicznej, tak. tylko był elektrykiem, ale świetnie gotuje, bo ma wyczucie. Oczywiście. A w trenerce już muszą być nie wiadomo jakie dokumenty. Mhm. Nie zatrzymała cię kontuzja żadna w tym czasie? Pytasz o kontuzję. Wiesz co, to też były takie czasy, że jak boli, to musisz walczyć ze sobą, z własnymi słabościami. No, ale nieraz są takie kontuzje, że ale wiesz, ja wykluczają piłkarza totalnie. Ale ja widzę piłkarza dzisiaj, o Jezus, trenerze, no nie mogę, mam nóżkę. Dobra, no to nie wiem, no to jedź do lekarza. Po lekarzu jedź na wakacje, odpocznij. No to co powiesz takiemu? No tak. On nie chce trenować. To jest jasne dla mnie, on nie chce trenować, on ucieka od treningu, on pierwszy jest pod prysznicem i on pierwszy już jest w domu, nie? Czy gdzieś tam. To trzeba takiego, wiesz, odsunąć, odłączyć od drużyny, bo... Bo on będzie też negatywnie wpływał na całą drużynę. Dokładnie tak, no dlatego ty się pytasz o kontuzję. Ja nie miałem kontuzji, a nawet jak miałem, to biegałem, to chodziłem, to byłem tam, bo chciałem być piłkarzem. Nie chciałem, chciałem zarabiać dużo pieniędzy, chciałem być piłkarzem, chciałem być rozpoznawalny. Bo to wiesz, wszystko idzie w parze. No, jak jesteś dobry, to jesteś rozpoznawany. Nie, no jasne, tym bardziej na takim poziomie, jak ty grałeś. No, dlatego, dlatego twierdzę, że jak taka rada dla młodych chłopaków, jak chcesz być piłkarzem, nie narzekaj. Trzeba tak zapieprzyć. Będzie deszcz, w deszczu też się gra. Będzie śnieg, to hartuje ducha. Trzeba robić treningi w każdym warunku. Ja sobie raz, wiesz co, ja mało treningów jakby tam pamiętam z lat młodości. Ja raz sobie przypominam, że spadł taki wielki śnieg i wziąłem sobie piłkę. I słuchaj, rzucałem sobie i robiłem przewrotki. Ja nigdy nie byłem napastnikiem, ale robiłem przewrotki i sobie potem myślałem też po co, nie? Ale wiesz, do czego zmierzam? Że ja chciałem wyjść. Nie dlatego, że było zimno, że było ciepło. Było zimno, był wielki śnieg, a ja znalazłem sposób, żeby mimo wszystko potrenować, pobiegać, porzucać, potrenować, dobrze się przewracać, bo jak się dobrze przewracasz, to nie złamiesz ręki, choć raz miałem wybitą rękę. Dlatego też ja różne sporty próbuję robić z myślą o tym, jak to wprowadzać w treningi piłkarskie jako sport uzupełniający. Same przewroty w przód, żeby ten piłkarz biegł, przewrócił się i nic mu się nie stało. Bo, jasne, na rozsądne. Jakbyś zobaczył gimnastycznie, jak są nasi zawodnicy teraz, nie mówię o tych najlepszych, o tych gdzieś tam jak widzę, no to jest katastrofa.
ja nie wiem, czy wydawało mi się, że oni są bardzo wytrenowani, nie, tacy piłkarze, którzy grają. Ja jestem rozciągnięty, ja się rozciągam, mam 50, teraz 1 lat, z młodymi chłopakami weź nogi szerzej. On już nie może szerzej. Jak nie możesz szerzej? Nie miałeś WF-u? Nie, bo jakbym WF, to tam dawali piłkę. Nie umie, wiesz, ja nie wiem, czy oni przez koziołka umieją przeskoczyć, ale my na WF-ie nie wiem, musiałeś. Czy... Koziołek, wiesz, gwiazdy, nie wszystkie rzeczy. Jeszcze nawet śmieszna rzecz, ja się nawet przez chwilę zapisałem do sekcji, żeby robić te salta, fiflaki, żeby się nauczyć, wiesz, do tyłu robić. Ja to umiałem, naprawdę, teraz nie zrobię, bo pewnie jakbym tam chwilę potrenował, to zaraz pamięć mięśniową bym sobie przypomniał. Mhm. Nie, lubię każdy sport, doceniam każdych sportowców, lekkoatletów i to jest najdziwniejsze, śmieszne, że piłka nożna jest popularna. Dzisiaj piłkarz, pomimo tego, że nie osiąga sukcesu, jest popularny, jest bardziej znany niż mistrz świata, nie wiem, w strzelaniu. No, żeby wiedział. Czy, A indywidualny sport? A indywidualny sport. Chciałem pokazać na narciarstwo. Na narciarstwie. Tak, biegowe jakieś. Czy tam, no akurat pani Kowalczyk, no akurat straszna rzecz się stała, bo zmarł jej mąż, ale i w ostatnim czasie, dlatego mi to weszło do głowy, ale mówię, że ten piłkarz taki był, nazwę to byle jakiś, proszę się nie obrazić, jest bardziej znany niż mistrzowie świata. To jest nie fair, nie fajne. Tutaj już jest też praca dziennikarzy, bo też mówię o gala mistrzów sportu, która Przegląd Sportowy organizuje. Tak, bo to zaczyna być galą popularności sportowej, a nie galą mistrzów sportu. Chyba nie wiem, czy tutaj ja dobrze teraz powiem. Paweł Fajdek, który zdobył 5 medali pod rząd, tak. On tam się w ogóle na pudle nawet nie mieści. Bo to jest sport, który bardzo mało ludzi ogląda i uprawia. Ale tak naprawdę to jest wielki sportowiec. Ma wielkie sukcesy. Oczywiście. Czyli to jaka to jest gala? Sportu czy popularności? Nie? No, jakby nie było popularności. Trochę popularności, więc trochę się z nim zgadzam. Choć oczywiście jestem za piłkarzami, sam byłem piłkarzem, no bo też trzeba patrzeć na tą popularność piłki, na wychowanie młodzieży, na harcie ducha, na pracę w zespole, bo w zespole zawsze, wiesz, no to się dzieci uczą, jak pomagać, akurat przez piłkę nożną asekuracja, pomoc, to wszystko jest przełożenie na boisko. Nie? Mhm. Po piłce nożnej zajęło się troszkę tym MMA. Jak to się w ogóle stało, powiedz mi? Skąd taki pomysł? Przypadek. Kasa, czy o co chodzi? Kasa jest bardzo duża przy tym, dlatego się zdecydowałem. Zaproponowali mi z Gregiem Collinsem. No tak. Bardzo fajny chłopak i super jakby z nim, żeśmy jakby podjęli potem rozmowę. Ja go nie znałem wcześniej. Mm-hmm. Ma swoją fundację Collins. Z braci Collins, która pomaga między innymi naszym powstańcom warszawskim i to bardzo poważnie. Mm-hmm. Potem pomagali temu komendzie, który tam wyszedł tak. Niesłusznie skazany. Zatrudnili go. Bardzo fajni ludzie, bardzo pomocni. I nawet się zdziwiłem, że mamy przeciwko sobie walczyć. Ale potem jakby po rozmowie żeśmy właśnie, że to jest sport. To nie chodzi o to, że ja cię mam zabić. Tak. I wyzywać i skoczyć na ciebie. No, i nie zawsze musi być ta zła krew. Nie? To jest sport. To jest po prostu inny sport. Są bokserzy, czyli pięściarze. Są judocy, a to jest MMA, to jest połączenie wielu sztuk walki. Tak. Czyli powiedzmy najtrudniejsze. Ale miałeś już przygotowanie do tego MMA wcześniej? Nie miałem, bo to tak, wiesz, no trochę grałem w piłkę, to powiedzmy, że umiałem piłkę kopnąć, no ale to trzeba kopnąć no tak, człowieka, kopnąć nie? człowieka, piłkę, no wiesz, różnica. Tymi rękami się gdzieś tam macha na nartach biegowych, bo też tam gdzieś miałem okazję spróbować. No to wiesz, no to... Myślę, że spróbuję, no wygram, to fajnie, przegram. Ale poszedłeś na jakieś treningi? Tak, oczywiście. No, ile miałeś czasu na przygotowanie? No nie za wiele, akurat stricte zająłem się tym tak naprawdę gdzieś może 3 miesiące, tak na poważnie, że i 2 razy dziennie. Świetnego trenera złapałem, bo Mirka Oklińskiego, który w środowisku tym jest wielu dobrych, ale akurat złapałem, ktoś mi podpowiedział, idź do Mirka, to jest facet, który się nie patyczkuje i przygotuje cię, i głowę ci przygotuje, bo w sportach walki bardzo ważna jest głowa. Umiejętności to jest jedno, ale głowa, potem wykorzystanie swoich umiejętności, nieprzestraszenie się, jakby oddech, czyli ta praca taka z wejścia, żeby się nie spinać, żeby się, tak. wiesz, wszystko robić na luzie. To Mirek jest bardzo dobrym trenerem i trochę dziękuję, że ktoś mi podpowiedział, żeby tam pójść. O, słyszymy. Akcja strażacka. Oby się nic nie paliło, by to było jakieś, tak jest. Powiedzmy,
Fałszywy alarm. Fałszywy alarm. No i co, dostałeś później jakieś propozycje następne walki? No i albo wiesz, bo dziwna sytuacja taka nastąpiła, że podpisałem umowę na 3 walki. Mhm. I po tej walce, która była w grudniu, w marcu nastała pandemia. A gala miała być gdzieś tam kolejna w czerwcu. I to była ta pandemia ściśle, wszystko zamknięte, treningi nie odbywały się. Mhm. Sale pozamykane, baseny pozamykane. I ja miałem umowę i to wszystko minęło, ta pandemia. I nie ma walk. Wszystko się rozmyło. Wszystko się rozmyło. Zmierzam do tego, że jestem otwarty na propozycje, nie jestem żadnym mistrzem, mogę walczyć tylko w tych frikach, nie chcę nikogo przezywać, nie mam do nikogo żadnych aluzji, pretensji, czy jakichś tam, nie wiem, starych jakichś tam odkopywań, mhm, brudów. Raczej jestem uśmiechniętym człowiekiem, który szuka przyjaciół, a nie wrogów. Jeżeli to ma być walka, to dla mnie tylko i wyłącznie sportowa. Jeżeli oni mnie będą przezywać, no to no wybaczam im z góry. Bo, ale jest sporo takich zawodników, którzy nie wdają się w te dyskusje. No, ale to, no, to ci najlepsi właśnie przeważnie nie wdają się w dyskusje. Natomiast no, ci słabi, którzy tak bardzo, bardzo dużo krzyczą, no to niewiele umieją. Zmierzam do tego, no wybaczam im, jakby tam chcą być znani, im jest... Tak jak ten kolega z Częstochowy, który jest, uważa, że jest... A to też ci dokuczał? Nie, ale on uważa, że jest pięściarzem. No ja mówię, że on koło pięściarza, to on stał tylko kiedyś tam, dawno temu. Nic nie potrafi, ma kanał na YouTubie i szczeka do wszystkich. Dla mnie, ja wiesz co, powiem, chociaż to jest akurat na YouTube'a, ja nie oglądam YouTube'a, ja po prostu nie tracę... Nie dlatego ja uwielbiam sport jakby na żywo, ja nikomu nie chcę odgryzać. Jak mamy zawalczyć, to proszę, zróbmy jakąś datę, termin, są jakieś teamy, nie wiem jak to działa dokładnie, są menadżerowie, dogadajmy się, zawalczmy, a nie obrażajmy się. Ale to on żyje z tego, że obraża ludzi, a poprzez to jest popularny. No i przez to też ma inne stawki i tutaj, niż zwykły taki zawodnik. No, bardzo tak? Duże stawki. Najprawdopodobniej nie znam oczywiście stawek. Też nie znam, niech ma. Tylko dziwi mnie właśnie jakby podejście społeczeństwa, bo ja to bym takich ludzi wykluczał. Dla mnie w drużynie, jak na przykład w drużynie mam wielu zawodników, jeden krzyczy, a nie gra, to ja go nie chcę. No ale to troszeczkę na czymś innym polega. No właśnie, jak ja go nie chcę. Jak on więcej krzyczy, to ma więcej fejmu, więcej ludzi go obserwuje, no i tak, też nakręca jakby widownię federacji. Tak? Albo zajmujemy się krzyczeniem, albo z walką. On do walki to nie ma nic, nie ma głowy, nie ma, jak to się mówi, cojones. Przyjąłbyś z nim walkę? Proszę cię, to chyba byłoby szybko trwała. Darolew był tam raz na treningach, trenowałem z nim, ten słynny taki, co tak, krzyczy, tak, ale Daro mnie złapał w momencie, kiedy ja byłem miesiąc, w ogóle trenowałem miesiąc, no teraz już troszkę więcej umiem, więc też myślę, żebym szybko sobie poradził z tymi chłopakami. No niech żyją z krzyczenia, ja im nie bronię, ich nie wyzywam. Chcecie tak zarabiać, zarabiajcie. Jeżeli macie tylko takich ludzi, którzy wam za to płacą, dla mnie za głupotę, no ale to jest nieważne. Płacą wam, to miejcie. To jest wasza sprawa, wasze życie. Macie wspaniałe rodziny, gratuluję. Życzę jak najlepiej wam. Też jest to jakiś zdrowi, sposób na kasę. Bądźcie zdrowi, tak jest, i tak dalej. Co dzisiaj robisz zawodowo? Bo już zawodowo sportem się nie zajmujesz. Ze sportem nic. Zawodowo wiadomo, że nic. No, chciałem być trenerem, ale przeraża mnie to wszystko, jak wiesz, ktoś mi się pyta z prezesów, jaki pan ma plan, który by... Jaki plan? Plan to będzie, nie będzie, bo ten plan, ja mogę napisać jakieś głupoty, nawet chyba kiedyś pan Kazimierz Dejna, pan Kazimierz Górski, świętej pamięci, kiedyś ktoś go zapytał, on na serwetce napisał poniedziałek trening, wtorek trening, środa trening, nie? A to chodziło, żeby napisał, co będą robić, ile będą biegać i tak dalej. Ja bym zrobił to samo. Intuicyjnie. Trening. Trening, trening. Ale ja nie wiem, że we wtorek co będziemy robić, bo nie wiem, jak zareagują organizmy po poniedziałku, bo ja nie znam wszystkich ludzi. My dzisiaj mamy oczywiście dużo więcej możliwości zbadania tych ludzi, ale kontuzje czasem wynikają nie wiadomo z czego. Ja nie pilnuję zawodników po treningu. Ja nie wiem, czy on poszedł spać, czy on poszedł sobie, nie wiem, pływać, czy na szczelnicę, czy... No tak, oczywiście. Pić do baru, nie? Nie wiem. Przychodzi ci zawodnik z okiem podpuchniętym, myślisz, co się stało? Dostał w lampę gdzieś tam? A może na treningu ktoś go łokciem podpuchnie? Dokładnie. Wiesz, dużo rzeczy, nie wiesz, zawodnicy też ukrywają, bo wiadomo, że każdy zawodnik mówi, że to nie jego wina, tylko wina trenera, albo wina, bo go nie lubi, albo wina
kolegów, bo go nie akceptują, no to takich zawodników to od razu widać, że trzeba odsuwać od drużyny. Tak. Bo infekcja oni ci, tak, od razu to jest jakaś choroba w drużynie, że po prostu panowie, jednym głosem musimy rozmawiać, wtedy tworzy się drużynę. Chyba tak, nie wiem, nie byłem wewnątrz, ale chyba tak został stworzony team Raków Częstochowa. Mhm. Żadnych reprezentantów, tam jeden się obił przez chwilę, żadnych jakichś głośnych nazwisk, zero jakiegoś huku w tej drużynie. Mądry prezes, bardzo dobry trener, fajni zawodnicy, wszyscy idą w jednym kierunku, ktoś coś nie, prawdopodobnie ich eliminują, tam nie ma żadnych, nie wiadomo czego, że oni krzyczą. Raków Częstochowa to jest taki pokazowy team cały, jak tworzyć drużynę. Mhm. I prezes, który pozwala to robić i daje, kładzie jeszcze swoje środki, bo oczywiście to musi iść w parze z pieniędzmi. A do twojego pytania wrócę. No prawda jest taka, że nie robię za wiele, bardziej trochę eventowo jestem zapraszany po Polsce na różnego rodzaju, że gramy w piłkę, ludzie chcą sobie przypomnieć. Czy też to robisz komercyjnie? Jak, no, jak Kozacy grali w piłkę, to jest też jakiś tam sposób na jakieś tam zarabianie. Trochę też pomagam w prowadzeniu młodych zawodników, staram się im, tylko czasem rodzice nie rozumieją, że słabego nie zrobisz nagle reprezentanta Polski. Ja go poprawię na pewno, ale nie zrobię z niego nie wiadomo kogo. Ale czyli takie indywidualne treningi prowadzisz? Indywidualne, tak? Psychologiczne też, no bo to wiesz co, to też trzeba dotrzeć do takiego młodzieńca. Staram się, żeby on widział, pomimo tego, że jestem w wieku pewnie jego ojca, żeby widział też kumpla. Kumpla, który mu chce dobrze podpowiedzieć, a nie nakazać. Ja mu chcę podpowiedzieć, że możesz tak, zasugeruję ci tak, a nie nakazać, ty musisz, bo dziecko często, jak mu każesz, to ono ma złość, zrobi, że nie. Musi też widzieć w tym przyjemność. Musi w tego widzieć przyjemność. Treningi moje zawsze się odbywają, że muszą być wesołe, przyjemnie, w formie rywalizacji o batonika, o czekoladkę, o 10 pompek. Uwielbiam. To nie jest forma hazardu, żeby ktoś nie myślał. Tak. Że, ale motywacja też. Dla mnie motywacja, jak się coś tam, wiesz, no jasne, dawaj o 10 pompek, spróbujemy. Pewnie, zawsze. No tak, no to jest rywalizacja, to jest sport. Jak sobie tkniemy po 10 pompek, to tylko będzie dla naszego zdrowia. Oczywiście. No to właśnie ja, to jest moja forma. Ale co, można ci wynająć, powiedzmy, mamy, nie wiem, syna, chciałbym, jak masz dużo kasy, to tak. Jeżeli masz dużo kasy, to widzę, że tak. A ty mam chyba takiego, nie, podobnego. Bieda w kraju, człowieku, żyć się nie chce. Podobnego mam. Żyć się nie chce. Powiedz mi, jakby ktoś cię chciał wynająć do takiej współpracy, do eventów i tak dalej, jak cię można znaleźć? Masz jakąś stronę swoją internetową, czy przez media społecznościowe? Słaby jestem w tych mediach, nie nauczyłem się tego, jakoś do mnie to nie dociera. Ja wiem, że tam są wielkie pieniądze w YouTubie, w tym Facebooku, Instagramie, w tym wszystkim, popularność. Ja tak staram się, tak pokazuję gdzieś tam czasem, bo ostatni raz byłem gdzieś na Instagramie chyba 2 lata temu. Przecież ja przez 2 lata nie zniknąłem, też dokładnie. Byłem na wakacjach, byłem na jeszcze piękniejszych wakacjach niż pokazuję tam, ale no nie mam takiej... Nie widzę w tym jakiegoś fanu, żeby pokazywać. No nie wiem, może wrócę. No trochę tak. Ale jeżeli co, ktoś chce biznesową współpracę, no bo to jak ty zapytałeś, znaleźć? Jak mnie znaleźć. Co, mam numer podać? No nie, no numer nie podawaj, ale nie wiem, jest jakaś strona internetowa? Nie ma strony internetowej. Napisać do ciebie przez Facebooka? Ale wygląda to bardzo prosto. Wy trafiliście, znaleźliście do mnie. Mówię, Robert, ty trafiliście do mnie, nie? Przecież dziennikarze, mnóstwo ma do mnie numer telefonów. Moi koledzy wszyscy mają numer telefonów. Ci, u których byłem na eventach, mój telefon, nie ukrywam się. Jest, nie wiem, chyba głupio będzie podawać numer telefonu, żeby... Nie, może nie. To za dużo ludzi tak ogląda, jakoś... ale jak ktoś by był zainteresowany taką współpracą konkretnie, to napiszcie to do mnie pod filmem i jakiś tam namiar się zawsze załatwi. O właśnie, jeżeli będzie to coś poważnego, to chętnie podejmiemy współpracę. Oczywiście porozmawiać zawsze można. Ciekawe jakieś projekty sportowe. Oczywiście. I od razu mówię, w tenisa gram, ale nie jestem trenerem. Jeżeli mogę kogoś potrenować, to bardzo chętnie, tylko i wyłącznie w piłkę nożną. Na wszystkim się nie znam. Super. Mój kanał nazywa się Kopalnia Sukcesu. Każdemu z moich gości zawsze zadaję pytanie, czy osiągnęli już sukces. Tak. Znaczy, jak to wygląda z twojej perspektywy i co jest dla ciebie sukcesem? Wiesz co, ja w każdy dzień myślę, że ja jeszcze osiągnę sukces. Mhm. Wiesz, że byłem sportowcem, osiągnąłem swój jakiś cel. Moim celem było kiedyś w 92 roku i 93 roku Olimpik Marsylia, czy 3-4, był zdobywcą teraźniejszej Ligi Mistrzów. W jednym grali w finale, przegrali, w drugim roku grali w finale, wygrali z AC Milan. I
to był mój klub, który, to było moje marzenie, żeby zagrać przeciwko, znaczy w tej drużynie, żeby zagrać. I miałem dwa takie plakaty w domu. Jeden to był Olympique Marsylia, a drugi to był Diego Maradona. Mhm. Diego Maradona, no to musiał, chciałem zagrać przeciwko Diego Maradonie i niestety nigdy nie zagrałem, już nie zagram. Natomiast pierwszy mój mecz reprezentacji Polski odbył się w Argentynie na słynnym stadionie Bomboniera. I kurczę, tak myślałem, że może ten Diego jeszcze gdzieś go tam, ale był on tam na tym meczu, wyszedł oczywiście, aplauz wielki, wrzawa wielka, pomachał ludziom. To był mój debiut w reprezentacji Polski. Częściowo to marzenie, gdzieś tam widziałem tego Diego, ale nie zagrałem. Drugim moim marzeniem było zagrać w Olympique Marsylia i zagrałem w Olympique Marsylia i nawet byłem kapitanem Olympique Marsylia, więc tak jak kopalnia sukcesów, to był mój ten sukces. Dzisiaj myślę, że jeszcze będę dobrym trenerem. Cały czas, widzisz, chodzę w krótkich spodenkach, w koszulce, czuję się młodo, za młodo do mojego wieku, bo mam 51 lat, a ja cały czas sportowo, wiesz, wygłupiam się, mam duże poczucie humoru i mam takie wrażenie, że jak się uspokoję i będę trochę starszy, to będę dobrym trenerem. Na razie jeszcze, ale już pomału już ta młodość zaczyna mijać. Na szczęście mam lustro. Patrzę w to lustro i widzę, wiesz, tu zmarszczki, tu się człowiek... Człowiek jest taki stary, na ile się czuje, tak? A czuję się tak młodo. Ma tyle lat, na ile się czuje. Takie, i uwielbiam ludzi też z poczuciem humoru, jak tak siedzimy, wiesz, coś powiem. Ja, czy wypiłeś szklank, wiesz, ja ci nawiązuję do tego złota, bo jest bardzo ładne. A dzięki. Widzisz, ja nie... Mnie nie, tak, no nie każdy to lubi, no. Ja nie każdy to lubi, może nie stać, widzisz, bo biedny zegarek. Okej, okay, bardzo dziękuję Ci za dzisiejszy wywiad. Dziękuję. Życzę Ci kolejnych sukcesów, samych sukcesów. I czekaj, na jakiej stronie kopalnia sukcesów? Proszę szukać moich namiarów. Jak będą poważne jakieś propozycje biznesowe, to zapraszam. Jasne. Dziękujemy pięknie za obejrzenie dzisiejszego wywiadu. Jeżeli wywiad się Państwu spodobał, koniecznie zostawcie subskrypcję i łapkę w górę oraz komentarz i udostępniajcie ten materiał, żeby miał większy zasięg. Dziękujemy pięknie. Dziękuję. I pozdrawiamy.